Drodzy moi, możemy zastanawiać się, czy naprawdę siostra Wanda Boniszewska ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów cierpiała fizycznie razem ze świętym Janem Pawłem II. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Czy miała jakąś możliwość spotkania go? A może to spotkanie by odbyło się w inny sposób? Jestem głęboko przekonany, że siostra Wanda Boniszewska miała trzy spotkania ze świętym Janem Pawłem II. Pierwsze spotkanie, opowiada o nim, to był czerwiec 1979 roku. Siostra wtedy posługiwała w swojej ukochanej Częstochowie i właśnie wtedy, 4 czerwca, przybył święty Jan Paweł II do tej duchowej stolicy Polski. Znamienne, to jest bardzo charakterystyczne dla siostry Wandy, że ona wielokrotnie pisała o tym, w zasadzie już jako nastolatka, że ona chce już umrzeć, że ona już chce do najukochańszego Jezusa. A z tego spotkania z Janem Pawłem II wynika, że ona w sumie to się ucieszyła, że tak za wcześnie nie umarła, bo miała okazję spotkać papieża pierwszy raz. Opowiada o tym tak. Właśnie najpierw pisze tak. Najpierw zazdrościłam śmierci dla osób, które były pożyteczne i niezastąpione, a Pan Bóg ich zabierał. Każdego dnia moja tęsknota nie ustawała, a odwrotnie powiększała się i tak wołała. Najukochańszy mój Jezu, jeśli można zamiast potrzebnych osób dla Kościoła Świętego lub dla mojego zgromadzenia, to proszę zabrać mnie z ziemi. Ale nagle następuje zmiana, bo opowiada tak. Dopiero od przeszłego roku, 4 czerwca 1979, w czasie przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II do Częstochowy, miałam szczęście być blisko przyjeżdżającego Ojca Świętego, który udzielał błogosławieństwa dla zgromadzonych wiernych. Ja musiałam na moment zachłysnąć się szczęściem w Chrystusie, zabierając Jego Ducha Świętego i ochłonęłam już słowami Bogu dzięki, że pozwoliłeś mnie doczekać tajemniczego, tajemnego odnowienia się w Duchu Świętym i już nie prosiłam o skrócenie mego życia ziemskiego. I dodaję, warto oczekiwać i przeżyć choćby dużo razy śmierci. Drodzy moi, co z tego fragmentu wynika z tych wspomnień? Po pierwsze, siostra Wanda, jak wspomniałem, ona cieszy się, że jednak dożyła tej chwili, kiedy papieżem został Karol Wojtyła. To jest wielkie szczęście. Wielkie szczęście ogarnęło ją także z innego powodu. Wspomina, że wtedy mogła się zachłysnąć szczęściem w Chrystusie, zabierając Jego Ducha Świętego. Pamiętamy, że to właśnie w czasie tej pielgrzymki święty Jan Paweł II w czasie słynnej homilii warszawskiej wołał: niech stąpi Duch Twój. Papież przyzywał Ducha Świętego i ten Duch Święty stąpił na Polskę i przemienił oblicze tej ziemi. Ale można powiedzieć, że jedną z pierwszych osób, które tego doświadczyły, właśnie była siostra Wanda Boniszewska, która sama o sobie mówi, że była tak zachłyśnięta Duchem Świętym, który był obecny w Ojcu Świętym Janie Pawle II. I to było to pierwsze spotkanie. Drugie spotkanie, powiedziałbym, ono już nie było w takim rzeczywistym czasie i przestrzeni, tylko ono było trochę poza czasem i przestrzenią, a jednocześnie trochę w czasie i w przestrzeni. O co mi chodzi? Chodzi o to, że rzeczywiście siostra Wanda poprzez swoją modlitwę i cierpienie wspomagała świętego Jana Pawła II, walcząc o jego życie po na szczęście nieudanym zamachu. Kontekst był następujący. 29 listopada 1980 roku siostra Wanda Boniszewska, wychodząc z autobusu, została potrącona przez przyczepę, wskutek czego doznała złamania kości szyjki biodrowej. I chociaż zabrano ją do szpitala i zajmowano się nią, jak na owe czasy, dosyć starannie, to od końca listopada do początku maja przyszłego roku nie udało się przeprowadzić żadnej operacji, bo siostra Wanda
której zdrowie było wycieńczone po Syberii, ona zresztą od dziecka była chorowita, po prostu siostra Wanda była tak słaba, że przez pół roku nie można było jej zoperować. W tym czasie, gdy tak bardzo cierpiała, jej wielkim szczęściem było móc przyjmować Chrystusa. Zanotowała na przykład tak: w dalszym ciągu jest moją miłością, trzymam się najukochańszego i kilka razy przyjmuję go w Eucharystii do swego serca. Aż w końcu przyszedł dzień 11 maja 1981 roku, kiedy odbyła się bardzo skomplikowana operacja. Sama operacja trwała 3 godziny. Niemniej jednak były ogromne problemy z wybudzeniem siostry Wandy, także kolejne 4 godziny anestezjolodzy i całe konsilium lekarskie walczyło o jej życie. Udało się przywrócić ją do życia, czyli 3 godziny operacji plus 4 godziny kolejnej walki o życie, więc w sumie 7 godzin. Siostra Wanda ma z tego okresu dwa wspomnienia. Po pierwsze opowiada, że żałowała, iż wtedy przespała, jak wspomniała, wizytę księdza z Komunią Świętą. A po drugie zapisała w swojej korespondencji: ledwo upłynęło niecałe 2 dni, wiadomość okropna. Zamach na papieża na placu świętego Piotra. Moja operacja zlewa się w jedno z operacją Ojca Świętego. Dla niej to było jasne, że ona ofiarowała swoje cierpienia za kapłanów, za biskupów, a szczególnie za tego absolutnie wyjątkowego kapłana, biskupa, papieża, jakim był święty Jan Paweł II. I kto wie, jeżeli on jeszcze posługiwał potem przez wiele lat, czy to właśnie nie modlitwa siostry Wandy Boniszewskiej przyczyniła się do przedłużenia jego posługi. To było drugie spotkanie siostry Wandy Boniszewskiej ze świętym Janem Pawłem II. Jak wiemy, siostra Wanda umarła w roku 2003. 2 lata później umarł święty Jan Paweł II. Wierzę głęboko, że teraz są obydwoje w niebie i tam już odbywa się ich trzecie spotkanie. I mam nadzieję, że każdy z nas kiedyś ich tam spotka w niebie.